Cześć widzowie. Od czasu wprowadzenia szwedzkiego drzewka lotniczego chciałem nagrać jakieś fajne akcje z samolotami tej nacji, ale jakoś mi się to tutaj nie udawało. Znaczy parę takich akcji miałem, ale nie zdążyłem ich nagrać przed wypuszczeniem nowego patcha, no i już powtórki się zdezaktualizowały. Na szczęście trafiła mi się kolejna taka sytuacja z graczem, którym widzicie tutaj, jest to Asquith. I co najlepsze, też leci szwedzkim myśliwcem J21. No to miłego oglądania. Próbuję mnie wziąć znienacka na czołówkę, atakując od dołu, ale jestem przygotowany na to i snaprolem robię unik. Włączam klapy i Hineriko mi w prawo, przechodzące do pętli. Tutaj trochę mnie pobujało i niestety mój atak nie trafił, a już mogłoby być w tym momencie po walce. Za to jednak przeciwnik zyskuje lekką przewagę pozycji, żeby się wybronić, robię zryw samolotu do góry w kolejne przejście pętli. Ponieważ atakowałem go z przewagi pułapu, to oznacza, że przy ponurkowaniu mam przewagę energii, więc moje manewry są takie, żeby go wyciągać do góry. Jak widzieliście, on tam próbował znienacka mnie zaatakować i poszedł świecą w górę, a to wypaliło mu energię. Jednakże ten myśliwiec J21 na niskich prędkościach całkiem nieźle sobie manewruje, co zresztą widzicie. Tutaj znów prawie przeciwnikowi się udało, ale w porę dostrzegłem niebezpieczeństwo i mu się wywinąłem. Zacząłem w tym momencie podejrzewać, że gra mu tam jakieś wspomagacze włączyła, że on tak tutaj się utrzymuje, ciągnąc w górę i jeszcze nie tracąc siły nośnej. Ale no nie ma bata, w końcu, że tak powiem, fizyka działająca w grze musi doprowadzić do sytuacji korzystnej dla mnie. No i dzieje się to w tym momencie. Ale tutaj przeciwnik ładnie zaobserwował, że chyba będę mógł strzelić i wyrwał trochę w prawo, co spowodowało, że strzelił mi z nimi strzało. No ale mimo wszystko coś tam po skrzydle czy ogonie dostał. Jednakże w kolejnym przejściu już nie ma tyle szczęścia i zostaje spizgany. No oto jak starcie przebiegło z perspektywy Asquitha. Dostrzegł, że się zbliżam i próbuje mnie sieknąć od dołu. Ale to mu się nie udaje i przechodzi. No nie wiem, czy robi Hinerikowi, czy nie. W każdym razie w Rolling Scissors przechodzi. W odpowiedzi na moje Hinerikomi. Tutaj zobaczył, że wychodzę na pozycję strzelecką i wyrwał do góry. I teraz robi kolejny obrót. Rolling Scissors. Przy czym to tym razem ja zobaczyłem, że będzie miał okazję z strzelecką i to ja wyrwałem do góry. Tutaj próbował pętli przechodzącej w Rolling Scissors, ale zauważyłem to i odbiłem leciutko w lewo, co spowodowało, że przeszedł nade mną. W tym momencie wypalił prawie całą energię, a ja go jeszcze wyciągam w górę. No cóż, leci poniżej 200 na godzinę, ale jak widać nadal ma całkiem dobrą kontrolę nad samolotem. No, tu zrobił błąd, obracając się lotkami i próbując podążać za mną po spirali do góry. No, po zrobieniu splitesa ja zyskuję dość energii, żeby na niego wsiąść i strzelić. On tu co prawda zauważył, co go czeka i obrotem lotkami
machnięciem sterem wysokości spowodował, że mój atak trafił tylko częściowo. Ale już uszkodzony jest, jak widzicie, po sterze wysokości dostał i po prawym skrzydle. Tu próbuję sztuczki zapadającym nosem samolotu, kiedy ma się małą prędkość, ale jestem w tym razem w zbyt dobrej pozycji, żeby coś takiego mu wyszło. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. No i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!